Cześć, z tej strony Adaś. Na co dzień prowadzę kanał Spuerat, a to jest drugi odcinek naszej wspólnej przygody z grą LEGO Piraci z Karaibów Gra Wideo, którą przechodzę oczywiście na 100%. W poprzednim odcinku ukończyliśmy sobie poziom pierwszy całej gry, Port Royal, i odblokowaliśmy dostęp do Klątwy Czarnej Perły, ale nie tylko. Bo jeszcze mamy dostęp do Skrzyni Umarlaka. Tutaj, jak widzicie. Na krańcu świata i na nieznanych wodach. A to miejsce, w którym się teraz znajdujemy, to jest port. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak się nazywa, po prostu port. No, taki port, nasza baza, coś jak kantyna Mos Eisley, coś jak Bat Jaskinia. Tego typu klimaty powracają. To jest coś, czego dawno nie było i co chyba już potem nie będzie miało miejsca. Po tej grze. Tak próbuję sobie jeszcze przypomnieć, czy gdzieś zastosowany był podobny zabieg, ale to jest chyba ostatnia duża gra LEGO z takim podejściem do wyboru poziomów. Tutaj, jak widzicie, nie możemy się jeszcze dostać. Tutaj potrzebne są złote klocki. Podobnie sprawa wygląda ze złotymi klockami po drugiej stronie. Czyli tutaj. Tutaj potrzebujemy 8 złotych klocków. Tutaj jeszcze możemy sobie pozwiedzać i poodkrywać, co jest tutaj, ale i tak no nic na razie nie zdobędziemy. Więc, o, tam pan Brown sobie też pływa z nami. Więc możemy śmiało... O, krokodyl mnie goni. Ruszamy, wychodzimy stąd. Więc możemy śmiało iść na poziom. W takim razie zacznijmy sobie, kontynuujemy przygodę z Klątwą Czarnej Perły. Każdy poziom jest tutaj reprezentowany przez jakieś miniaturki związane z tym poziomem. Pierwszy poziom, rozdział pierwszy, jest reprezentowany przez ten statek, drugi przez tę listę tutaj, Tortuga, tak się będzie nazywał ten rozdział. No i generalnie rozdziałów jest 5. Te nieodkryte są po prostu X-em na mapie, ale je odkryjemy. Dobra, zacznijmy sobie rozdział drugi. Tortuga, przepraszam, mamy jeszcze tylko tryb fabularny dostępny, a tryb dowolny będzie później. Tutaj macie takie loadingi jeszcze, które są swego rodzaju nowością. No i jak widzicie, Jack razem z Willem podróżują sobie śladem Czarnej Perły, ale zanim tak naprawdę wyruszą śladem Perły, to będą musieli jeszcze zawitać w jedno miejsce i skompletować załogę. Jak widzicie, Jack jest o wiele bardziej doświadczonym piratem niż Will. No i właśnie sobie uświadamia, że będzie potrzebował kogoś do operowania tym statkiem oprócz Willa. Tym sposobem bohaterowie trafiają do Tortugi, stolicy występku, piractwa, przestępstw i ogólnie wszystkiego, co najgorsze. Oczywiście oni sobie kawki nie piją w filmie. W filmie to nie jest kawka, herbatka. No i zaczynamy. Musimy znaleźć 4 osoby. Na tym polega ten poziom. 4 osoby, które nam pomogą w walce z Czarną Perłą. Przede wszystkim w dogonieniu Czarnej Perły. To jest najbardziej kluczowa sprawa teraz, w tym momencie. Tortuga jest takim poziomem, na którym trzeba uważać z paskiem prawdziwego pirata. Bo może się okazać, że jest bardzo trudny do zdobycia. Ale to zaraz wam wszystko powiem. Na razie sobie poskaczmy po tych tutaj słupach. No. Sparrow. Nie denerwuj mnie. Dobra, ale tutaj już tak wszystko jest elegancko. Słuchajcie, ta muzyka, którą słyszycie w tle, ja jej nie kojarzę z filmów. Natomiast ja ją kojarzę z gry komputerowej, takiej starej, Piraci z Karaibów na krańcu świata. Wydaje mi się, że to jest muzyka po prostu, do której twórcy mieli prawa i wykorzystali właśnie tę muzykę. Muzykę po prostu z gry. I powiem wam szczerze, może przynajmniej YouTube mi się do tego nie przyczepi. To by było całkiem miło. No dobra. To tutaj z tej strony mamy wszystko. Tej armatki musimy użyć. To zaraz wam pokażę, jak to się robi. Dobra. Zresztą już możecie się domyślić, jak to się robi. Bo mamy
te pochodnie tutaj. A to nie trzeba wielkiego pomyślunku, żeby zauważyć, że taki lącik w armatce to się podpala. Tutaj jakiegoś człowieczka sobie ogłuszyłem. A to nie jest ważne w ogóle. Tu sobie jakaś pani stoi. Dobra, jeszcze tutaj te skrzynki z krabami. O, tutaj terroryzuje mieszkańców Tortugi, przepraszam bardzo. Dobra, myślę, że możemy już ruszać. O, i możemy nawet celować. Patrzcie. Możemy strzelać w ludzi. Słodko, nie? No, musieliśmy tutaj w te drzwi wystrzelić, co jest, wydaje mi się, logiczne. Dobra. W prawo sobie nie pójdziemy, bo potrzebujemy silnej postaci. Więc niestety, ale nie mamy tutaj na razie czego szukać. Idziemy sobie w głąb miasta w takim razie. Dzień dobry. Nawet powiem wam szczerze, że nie mam aż takiej potrzeby gadania teraz cały czas, skoro nie muszę zagłuszać tej muzyczki najprawdopodobniej. Więc jest to całkiem spoko. No i chyba będziemy potrzebowali mniej kasy do paska tym razem, a to jest oczywiście zawsze spoko. No, rozwal to. Nie da się tego rozwalić. Najwyżej Willem jeszcze popróbujemy później. Tutaj potrzebujemy też pochodni, żeby podpalić tę beczkę z dynamitem. Tak? To z dynamitem? Tak. Tutaj mamy jeszcze... Tak, szukam po tych kątach, żeby mi żaden pieniążek nie umknął. A mówię, jest tutaj trochę zamieszania z tymi pieniędzmi. Była parę razy taka sytuacja, że miałem problem ze zdobyciem paska na Tortudze. Więc dobrze jest zadbać o ten pasek już na samym początku przygody z tym poziomem. Czy ten odcinek będzie krótszy niż poprzedni? Nie mam pojęcia. Te poziomy w Piratach są takie dosyć długawe. Przynajmniej z tego, co pamiętam oczywiście. Niektóre nie są, na przykład kolejny wiem, że nie jest. Ale dobrze jest mieć się na baczności z tym czasem. Chociaż, wiecie, to nieważne, czy poziom jest krótki, czy długi. O, 10 tysięcy zdobyłem, bardzo dobrze. To i tak będzie jeden odcinek. Już zrezygnowałem z tych... Z tych moich metod z początku tego kanału, że na przykład po 2 albo i nawet po 3 poziomy na odcinek były. Zresztą widzieliście w LEGO Indiana Jones, że ja już tego po prostu nie robię. Wyjątkiem były poziomy Gringota w LEGO Harry Potter, ale to byście po prostu padli, jakbym ja 10 odcinków na to poświęcił. No bez przesady. Chociaż teraz z perspektywy czasu żałuję. Okej, zaraz będzie cała lokacja wyczyszczona i można się będzie czymś zająć. Sensownym. No i dobra. O, tu na świni możemy pojeździć nawet, patrzcie. Sympatycznie, świnia nie może skakać, co ciekawe. No trudno. To tak, musimy koło wmontować tutaj. Proszę bardzo. Zajmiemy się tym teraz. Jeszcze drugie. I mamy to. I teraz musimy dać jabłuszko koniowi. Oj, przy okazji to był przedmiot wymagany do busoli. O, swoją drogą nie zainteresowałem się tym wcześniej. Wypadałoby się zainteresować chyba. Zaraz się zainteresuję. Okej, pociągnęliśmy. I ja mam teraz takie pytanie do was. Raczej
teraz to sobie sprawdzimy po prostu, czy jest to w ogóle możliwe. Otóż, patrzcie, potrzeba więcej niż 100 tysięcy na tym poziomie. Otóż sprawdzimy sobie, czy mogę tym koniem przejechać. Nie mogę. Chciałem otworzyć nim, a przynajmniej spróbować otworzyć nim tę bramę po prawej, co była widoczna. No ale skoro nie mogę, no to nie mogę. To jedziemy dalej, ale chyba mogę... Spróbujemy tutaj. Patrzcie, rozwaliłem coś, czego wcześniej nie wiedziałem, że mogę rozwalić, więc ciekawa sprawa. Czy mogę to otworzyć? Tak. Widzicie? Wybaczcie cięcie. Ruszamy dalej. O, respawnowało się jabłko. Słuchajcie, zerknijmy sobie jeszcze w busolkę. Zastanawia mnie, gdzie mogę znaleźć resztę tych przedmiotów. I chyba niestety za tamtą bramą. Tak? Chyba tak. Chociaż zaraz się okaże. Jeszcze raz spróbujemy. Tak, za tamtą bramą. Widzę. No niestety. Tamta brama jest niedostępna. Tamtą bramę może otworzyć tylko Czarnobrody. Taka postać z Piratów z Karaibów 4. Więc niestety, ale możemy się tym zająć dopiero, jak zdobędziemy tamtą postać. I to jest absolutnie chyba jedyna postać, która może czegoś takiego się podjąć. Tu jest Trójząb, ale Trójząb jest z kolei za tamtą bramą. Więc też bez sensu. No to widzieliście sami, próbowałem. Możemy iść dalej. Jedyna droga, jaką mamy teraz otwartą, to jest tutaj w prawo. Więc zainteresujmy się tym. Przy okazji tysiączek. No i dobra, zbieramy wszystko, co popadnie znowu w tej lokacji. Ja akurat uważam ten poziom, że jest całkiem przyjemny. Mimo, że no niewiele tutaj mamy wrogów, niewiele się tutaj tak naprawdę dzieje, ale jest tak bogato i to jest jego porządna, wielka zaleta. Okej. Możemy iść dalej. Dobra. O, tutaj mogłem wskoczyć jakimś sposobem. Tutaj też widzicie, dla Czarnobrodego. I tutaj z kolei 10 tysięcy jest dla nas niedostępne. A teraz nie możemy wrócić na poprzedni etap poziomu, bo się zepsuł mechanizm. I musimy wymyślić jakiś sposób. No właśnie, to zobaczycie zresztą, co nas tutaj czeka. O, spadają z nieba te... monety. Dobrze wiedzieć. Szybkie budowanko. To znaczy jeszcze nie szybkie. Później zdobędziemy ten bonus, jeśli w tej grze w ogóle jest. Bo musicie wiedzieć, że ja tej gry nigdy na 100% nie zrobiłem. To jest mój pierwszy raz, kiedy będę próbował. Więc będzie ciekawie. Co dalej? Czy tutaj mogę coś zdobyć? Zacznijmy od tego. Teoretycznie tak. Czy chodzi o... to koło? Tak. To jest drugie... no właśnie. Drugi element z busoli. A, tu świnia sobie je. No to niech sobie je. Smacznego. Tu coś mogę wziąć. Jabłko, ale to... mogę grzebać w tym? W tym łajnie? No dobra, musimy napełnić miskę z wodą, żeby obudzić tego śpiącego pana. No to teraz to zrobimy. Teraz będziemy w połowie mniej więcej kasy wymaganej. Proszę bardzo, musimy tę miskę postawić tutaj. I pociągnąć mieczem ten mechanizm. Teraz z powrotem miskę odstawiamy na zieloną platformę. No i budzimy śpiocha. A tego śpiocha możecie kojarzyć z początku, z prologu, z całej rozgrywki. W sensie z prologu całej rozgrywki, bo to jest nie kto inny jak pan Gibbs, który się zabrał razem z Elizabeth i panem gubernatorem na Karaiby. I najprawdopodobniej
tam jakoś nieznanym mi sposobem, przyznam szczerze, ale jeśli ktoś jest bardziej obeznany w kanonie Piratów z Karaibów, to może będzie mi w stanie powiedzieć, w jaki sposób Gibbs zaczął parać się piractwem właśnie. No w każdym razie został tym piratem i no chyba jakoś mu się wiedzie, możemy pograć Gibbsem teraz właśnie. I Gibbs jest wyposażony w młotek, jak sami widzicie. Ma więcej sensu ta postać niż pan Brown na pewno. Więc możemy ten mechanizm naprawić. Przy okazji rozwalę jeszcze ten wóz. Bardzo dużo pieniędzy się tutaj kryło właśnie. Ale chyba już... Czy to jest nieskończone źródełko kasy? Tak, jakby mi brakowało, to mogę sobie tutaj wrócić i trochę nabrać tych pieniędzy faktycznie. Zwłaszcza, że w porównaniu z innymi źródełkami pieniędzy, to stąd pieniądze wylatują w miarę szybko. Więc czemu by nie? Dobra, mam 50 tysięcy i już starczy. Naprawmy to. Świetnie. Możemy wyjść i iść dalej. Jeszcze tutaj tylko zobaczę, czy nie ma gdzieś 10 tysięcy ukrytych. Zresztą już patrzyłem parę razy, nie? Ale jak nie ma, skoro nie ma, no to idziemy sobie stąd. Świnie śpią. Aha, nie, po prostu myślałem, że to te świnie, jedna, która tutaj ryła i druga, która tutaj była, ale... To są inne świnie. Okej, tu na razie... A, myślałem, że tu nie mogę wskoczyć, bo tu jest dla pani. Tędy mogę sobie nawet przejść na górę, jak widzicie. I od tamtej strony rozwalić czarnobrodego klocki. No ale teraz nie mogę tego zrobić. Właśnie podoba mi się taka właśnie... taka zabawa pomiędzy lokacjami tutaj występuje. Ona... Kiedyś twórcy tam próbowali z LEGO Star Wars. A tutaj jest tego więcej. Już się któryś raz o tym przekonuję. I naprawdę jest to nieźle zrobione. Dobra, weźmy sobie pochodnię. I możemy w dwóch miejscach ją... zaimplementować. Tutaj nic nie mogę. Okej, pozbierajmy jak najwięcej tych monet, co powypadało z fajerwerków. Tutaj jeszcze stówkę widzę. Bo już nic więcej się nie uda specjalnie. O, tu się udało jeszcze. No dobra. Weźmiemy sobie jeszcze jedną pochodnię, wam jeszcze coś pokażę. Ale przynajmniej tak mi się wydaje, że wam pokażę. A nie, bo to się rozwala przy pomocy tego sreberka, a sreberka na razie nie mam. No właśnie. W sensie materiałów wybuchowych rozwalam sreberka, o to mi chodziło. Ja to mam czasem styl wypowiedzi taki, że aż się sam siebie wstydzę. No okej, mamy przejście do piwnicy. W sumie przejście. Możemy nawet taki daszek zbudować i sobie tu wejść i wszyscy zadowoleni. No tylko właśnie trzeba przejść przez te piwnice. To jest motyw totalnie rozwinięty w stosunku do filmu, bo to zbieranie załogi tak naprawdę odbywa się poza kadrem. I nie widzimy jak Sparrow, a właściwie to Gibbs zbiera ekipę. Oni się później po prostu stawiają w porcie, gadają ze Sparrowem i wszyscy są zadowoleni. Dobra. Tak widzę, że na oko potrzeba będzie 116 tysięcy do paska. To całkiem sporo. Więcej niż poprzednio. Okej, mamy to. Lecimy dalej. Widzicie, tę beczkę trzeba było walnąć dwa razy, inaczej ona nie wypuściłaby... Inaczej by się nie rozwaliła, ona tylko wypuściła wodę za pierwszym razem. Tutaj ta pajęczyna też. Podobają mi się te animacje. Całkiem to jest sympatyczne. Słuchajcie, albo nawet 120 tysięcy będzie potrzebne. Może się tak okazać. Tak. No, 120 tysięcy.
Znacie mnie, ja potrafię na oko ocenić, ile potrzeba. A to jest właśnie nasz kolejny załogant. Tylko ja nie pamiętam, jak on się nazywa totalnie. Marty? Chyba Marty. On był taki niski w filmie. On chyba był grany przez niskorosłego aktora. Tak, 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 no, to na pewno. Kurde, wycelił w tebeczkę, dobrze. No i mogę mu znaleźć trąbkę. Albo łopatę też mogę znaleźć i też chcę znaleźć łopatę. O właśnie, bo mi się łopata przyda. Nawet mogę teraz używać łopaty, a mogę nie używać łopaty, tylko użyć sobie tego. Miecza, nie? Znaczy szpady. Fu, to nie jest szpada. Już popełniłem ten błąd w poprzednim odcinku. To jest szabla. No ale dobra. Znajdźmy mu nie trąbkę, tylko to jest jego działko. On ma taką, kurde, takie działko. Zaraz zobaczycie zresztą. Okej, udało się. Znalazłem. Trzeba to wykopać. Jeszcze zebrać tę srebrną monetę tutaj. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zbieramy. No i... Czy coś rozwalił Will? Nie. Może gips mu to da. Elegancio. Zwerbowaliśmy oficjalnie Martiego. Tak jak pamiętałem. Marty też nieźle sobie radzi z tymi pajęczynami. O właśnie. Sami zresztą widzicie. Grając Martim możemy łatwo właśnie zobaczyć, co i jak trzeba rozwalić. Więc fajnie, że tak to jest. Dobra, tutaj już chyba nic nie ma. Jeszcze raz w tę pajęczynę wycelujemy. O, ale akurat tak się... Może ty dasz radę, gips? Tak się te monety ułożyły, że nie jesteśmy w stanie do nich doskoczyć. Mamy już całkiem sporą drużynę, a będzie jeszcze większa. O, i tutaj znowu podobna sytuacja. Będzie jeszcze większa ta drużyna i to jest spoko. Chodźmy teraz sobie tutaj. Niestety możemy tylko jeden cel oznaczyć działkiem, ale ono ma na tyle dużą siłę rażenia, że na spokojnie, jak w jedną rzecz wycelujemy, to druga i tak stojąca obok oberwie. Tak samo. Dobra. I Marty, z racji, że jest niską postacią, jest w stanie przechodzić przez te tunele również. Tutaj chyba nic więcej nie ma. Z monet. Czy to są przeciwnicy? Chyba tak. Aczkolwiek jestem zdziwiony ich obecnością. O! Okej. No cóż. Ale udało się w miarę szybko ich załatwić. Nawet przez chwilę motyw przewodni całej serii grał nam. Ale tylko przez chwilę. Może YouTube się nie dowali. Fajnie by było. Dobra, gipsem pograjmy trochę, bo to on jest głównym motorem napędowym fabuły w tym momencie. Jak już się tak mamy trzymać fabuły. Mimo że mówię, ten poziom rozbudowuje fabułę naprawdę, naprawdę porządnie. I tym bardziej się dziwię, że jest tylko 5 poziomów na epizod. Bo nie było tego ataku czarnej perły na Port Royal. I powinien być, no, krótko mówiąc. Tutaj nieźle można też, są nieskończone źródełka. Dobrze, że jest coś takiego. To jak nam zabraknie do paska, to sobie tutaj wrócimy. Będziemy sobie... Spadaj, świnio. No właśnie, ja tu zbieram pieniądz. Przepraszam ci, świnio. Ale tutaj ile jest rzeczy do rozwalania, to się nawet w głowie nie mieści. O, kolejne nieskończone źródełko? Się nie dowiem. Tak, ale trochę więcej trwa. Patrzcie, możemy wziąć krzesła i rzucać nimi.
Także fajnie, fajnie, ma to dużo sensu. Wydaje mi się, że ta pani w żółtej sukni pojawiła się w filmie. Ale... mogę się mylić. Ja lubię piratów, ale znawcą aż takim jak w przypadku Harry'ego Pottera nie jestem. Ale kurczę, kusi mnie, żeby sobie odświeżyć jeszcze raz. Może już nie Klątwę Czarnej Perły, bo ostatnio widziałem, ale... Skrzynia u Marlaka to jest w ogóle świetny film. W sensie jest skonstruowany naprawdę dobrze i... Właśnie on się może wydawać skomplikowany, ale tak naprawdę jest... W tym skomplikowaniu tego filmu jest metoda. I to jest... naprawdę, naprawdę nieźle zrobione. Trochę był niedoceniany w swoim czasie. Krytycy tak nieprzychylni byli w sumie. Aczkolwiek efekty specjalne nawet dostały Oscara w skrzyni u Marlaka i to naprawdę słusznie, to CGI, no jak czasem sobie coś na YouTubie włączę, nawet fragmenty filmu, to uważam, że się nie zestarzało. Może inaczej to by wyglądało, jakbym sobie na Blu-rayu odpalił, ale naprawdę robi wrażenie do dzisiaj projekt Davy'ego Jonesa i Krakena. To jest naprawdę coś. Naprawdę świetnie to wygląda. Okej, okay, prawie cała knajpa zdemolowana. Jeszcze te stoły tutaj. Aż dziwne, że Gibbs jest zdolny do takiego dzieła zniszczenia. Słuchajcie, pisaliście mi, że wam też się te gry przycinają, znaczy ta gra przycina często. I są takie spadki klatek, więc ja się nimi specjalnie nie będę przejmował. Jeśli to będzie jakoś szczególnie uciążliwe, no to coś pomyślę, co z tym fantem zrobić. Na razie nic z tym fantem nie robię, no bo nie ma po co. O! Walczy ze mną! No. I po kłopocie. Bo zaczepiłem tutaj typa, dlatego... Czy ktoś jeszcze będzie walczył? Nie. Super. A czy ja mogę pograć gdzieś na gitarce? Bo pamiętam, że był taki motyw tutaj, że mogłem. Dobra. Wydaje mi się, że tego pana musimy tutaj uratować. Nie, nie musimy tego pana ratować. I nie pamiętam, którą osobę do załogi zwerbujemy tym razem. Ale którąś zwerbujemy. To wam mogę obiecać. No, weź walnij w te świece. Will, weź się tym zajmij. No właśnie. Jak już wszystko, to wszystko, tak? O, tutaj po lewej znaczy jeszcze. Nie, odkryłem. Okej. Okay. No to teraz Gipsuś. Proszę bardzo. O, jeszcze tutaj. Stół centralnie na środku stoi, bym nie zwrócił na niego uwagi, bym zapomniał. Dobra. Te paski to tak widzę w duchu jeszcze Wojen Klonów zostały, takie potężne. Bo to w Wojnach Klonów zawsze było, że potrzeba było jakichś niemożliwych po prostu ilości tej gotówki. Dobra. Tutaj właśnie z tyłu tych żyrandoli jest tysiączek. Chyba zawsze. Także warto jest skakać tutaj dookoła. O, tu nawet były dwa. Także, spadłem w ostatnim momencie. Jeszcze raz w takim razie, ale tym razem już nie pójdzie nam tak wolno. Okej. Okay. Chodźmy jeszcze sobie tutaj. W poszukiwaniu właśnie jakichś fantów uroczych. 90 tysięcy już mamy, więc... Kurczę, powinno być okej, okay, ale... Ale może być różnie. Tutaj nic nie było, widzicie? Trochę słabo. No ale dobra, jeszcze może 30 tysięcy uda się zebrać jakimś cudem. Okej. Okay. Wydaje mi się... O, zamknięte drzwi. I tylko panie potrafią skakać, czyli tutaj będzie ta. Matko! Zdekapitowałem go! Ja nie wiedziałem, że w tej grze się tak robi. I to młotkiem. To jest w ogóle brutalne. Jeszcze żeby to była taka czysta śmierć. Straszne. No dobra, pani była ewidentnie w niebezpieczeństwie z powodu tych panów tutaj, więc... A, musimy jej dać diamencik, a właściwie rubin chyba, rubiny są czerwone, nie?
Przepraszam za moją mizerną znajomość kamieni szlachetnych. Ale tak niestety jest ze mną. Słuchajcie, jeśli słyszycie jakieś hałasy, to bardzo was przepraszam, ale jestem nie u siebie. Jestem w miejscu, gdzie mieszkają koty. I jeśli te koty wydają jakieś hałasy, to was bardzo za to przepraszam. Mam nadzieję, że nie jest to dla was zbyt uciążliwe. Po prostu muszę nagrywać, nawet nie będąc u siebie, bo jest spore zapotrzebowanie na tę serię, dlatego tak. Dobra, jeszcze. I słuchajcie, 5 z 8 elementów zebrany. Więc elegancko. No kurde, ten kot to mnie zaraz po prostu zdenerwuje. Drapie mi w drzwi. Dziadyga. Dobra. Zwerbowaliśmy tę panią. Ja się tym kotem nie będę przejmował. Do końca odcinka będziecie słyszeli właśnie drapanie tych pazurów. Okej, weszła ekipa. Teraz możemy sobie właśnie przy pomocy tej pani powalczyć. Ta pani się nazywa... Ja wam zaraz powiem, jak ona się chyba nazywa Anna Maria. Ale... Ło! Bomby rzucają. Trzeba uważać. Musimy w takim razie ich tutaj... Panie mają podwójny skok i dzięki temu możemy powstrzymać tymi żaluzjami, żeby już nie strzelali do nas z bomb, bo to nie, nie fajne. Jak widać, bardzo łatwo jest ich powstrzymać. Okej, okay, no dalej nie mamy z tych 100 tysięcy. O, słuchajcie, o Annie Marii, albo o Anna Marii, jest bardzo ciekawa ciekawostka. Otóż ona, właściwie jest kilka ciekawych ciekawostek o niej, ale to zaraz wam opowiem. To muszę jeszcze w jedno miejsce iść w takim razie. A, tam to rozwaliłem, dobra. Jest taka ciekawostka o niej, że po pierwsze, jako postać, ona była kiedyś tam zamieszana w jakiś romans ze Sparrowem i taka generalnie jest trochę cięta na niego, jak dołącza do załogi. Bo pewnie ją zostawił, jak to Sparrow. Natomiast grana jest przez aktorkę, którą możecie kojarzyć, tylko nie kojarzyliście, że to na przykład jest ona. Bo ona zazwyczaj gra postacie o różnym, w bardzo specyficznym kolorze skóry. Raz jest niebieska, raz jest zielona. Otóż, to jest pani, która się nazywa Zoe to się czyta, Saldana. I ona grała w Awatarze główną bohaterkę, to znaczy tę bohaterkę, którą był zainteresowany główny bohater. Jak oni się nazywali? Jake i Neytiri, właśnie. No i ona grała Gamorę w MCU. Też, znaczy gra cały czas. Także jest to taka ciekawostka z nią związana. No a właśnie chyba jedną z jej pierwszych dużych ról to była Klątwa Czarnej Perły. Ona już później nie wraca w kolejnych częściach, ale i tak warto zwrócić na nią uwagę, że to jest ta sama aktorka, bo to jest ciekawe, uważam. Dobra, musimy... On się chyba nazywa Cotton, ten pan. Musimy mu znaleźć jego papugę. A papuga sobie tutaj lata. Wydaje mi się, że Cotton nie umie mówić w filmie, albo nie ma języka, albo po prostu nie umie mówić. I... Taka specyficzna bardzo ekipa tutaj jest, nie? I ta papuga trochę tak mówi za niego, a trochę po prostu jest takim jego oknem do komunikacji z rzeczywistością. Oczywiście w grze LEGO nie ma to żadnego znaczenia, bo te postacie i tak nie mówią. Ale w filmie ma to znaczenie jak najbardziej. Zastanawiam się, ile tych pieniędzy potrzeba będzie tutaj. A, tutaj mogę doskoczyć, ale tak naprawdę to nie mogę specjalnie. Okej, tam mamy szkło. I to szkło możemy rozbić tylko postacią, która głośno krzyczy. Znacie ten motyw. I jeszcze raz. I jeszcze raz. No i super. Mamy bardzo dużo pieniążków. Możemy jeszcze iść tutaj. Czy tutaj po prawej coś mamy? Nie. Ale walnąłem ją. Przepraszam panią. Niechcąc. Przesuwamy to.
I teraz Anna Maria będzie mogła sobie tutaj wskoczyć. O, już jakimś cudem wskoczyła. To chyba nie było zamierzone. Dobra, ta papuga tutaj lata. No, a ja chcę przejść. Dziękuję. Dobra, i jak rozwalimy, jak zabijemy kogoś, to ta papuga się od niego odczepi siłą rzeczy i będziemy musieli lecieć za nią dalej. Trochę makabra, przyznaję. Okej. Okay. Odblokowałem sobie skrót. Aha, bo tak, bo Anna Maria ma podwójny skok. Ona nie tylko skacze sobie tak, o, tylko ma jeszcze podwójny skok. Dobra, i chyba ta papuga teraz już z braku lepszego pomysłu na siebie wróci do tego kotona biednego. Patrzcie, jaką mamy drużynę. Jeszcze brakuje nam jednej postaci właśnie. Dobra, jestem Anną Marią cały czas. Myślę, nawet jest dobrze. No kurde, gdzie jest ta papuga? Aha, tam na żyrandolu siedzi. No, widowiskowe to było, przyznacie. Kolejnego trzeba tutaj rozwalić. Aha, nie. Ona już jest przy kotonie, więc spoko. Dobra. Czy papuga kotona ma jakiekolwiek właściwości w stylu, nie wiem, może rozwalać z krzekiem? Nie. Właściwie to koton niewiele może. Więc teraz musimy wrócić na łódkę. I słuchajcie, jak widzicie, z tym powrotem na łódkę to jest taka sytuacja, że już tym sposobem nic więcej tutaj na tym poziomie nie osiągniemy. I mi się to nie podoba. Dlatego trzeba się wziąć za siebie. Kurde. Dobra, koniu. Właśnie, dziękuję. A nie, tylko Anna Maria tam może wejść. Ale koton może rozwalać te sreberka, których wcześniej nie mogliśmy rozwalać, więc zainteresujmy się tym. O, tutaj jeszcze mam jakieś elementy, których nie rozwaliłem wcześniej, także super. Tu z parą, gdzie jesteś, z łopatą? Wykopiemy coś. Właśnie, drugi mini zestaw. Słuchajcie, jeszcze 5000, no naprawdę fajnie by było je zebrać. I strasznie nie chciałbym tego robić tutaj, bo mi się to po prostu nie uśmiecha. Ale jeśli już, to weźmiemy sobie Martiego. Gdzie jest Marty? No i to Marty będzie w to strzelał, bo on to zrobi najszybciej. Ale strasznie właśnie nie chcę tego zrobić, więc może poszukamy jeszcze jakichś elementów, które się da rozwalić. Fajnie by było. No trudno. Zaraz jeszcze tutaj sobie wrócimy. Aha, wiem! Słuchajcie, ja wszystko wiem. A, tu jest ta knajpka. Ciekawe. Ja mogę też wyjść górą chyba, nie? I ta knajpka wychodzi tutaj. Nie pamiętam tego, czy ja aż tak pobłądziłem. Dobra, nieważne. Marty zaraz się tu wespnie. Proszę bardzo. Aha, i to jest pokój Anny Marii. Dobra. No właśnie, i teraz te 10 tysięcy zdobyłem i już się nie musiałem męczyć. Okej. Okay. Sprytne to było, przyznacie. Wracamy na statek, możemy odpływać z Tortugi. Skończyliśmy drugi poziom, znaczy jeszcze nie, ale zaraz skończymy. Taki jest generalnie plan. No i wsiadamy. I wszyscy wsiadają za nami i odpływamy na statek. No i super. Skończyliśmy poziom drugi z 5 klątwy czarnej perły. No właśnie, o tym mówiłem, że Anna Maria jest taka cięta na niego. I ta scena nie rozgrywa się... Oni wszyscy mają jakieś zatargi z Jackiem, okej. Ta scena nie rozgrywa się na statku, tylko w porcie jeszcze. I nawet była... Tak, była ta scena... A nie, przepraszam. Teraz nie znajdujemy się z ekipą Sparrowa, teraz jesteśmy na czarnej perle i Elizabeth jest tutaj w gościnie u kapitana Barbossy i kapitan Barbossa zaraz jej elegancko wytłumaczy, po co ją tutaj ściągnął. Otóż dawno, dawno temu było sobie przeklęte złoto, a to zaraz wam powiem, tutaj w Ameryce Południowej,
Tak jest, będziecie mieli całkiem ładnie wytłumaczone. Złoto, no i konkwistadorzy, jak wybili tam chyba Majów, czy tam Inków, czy Azteków, no to zabrali to złoto. Złupili ich świątynie, ale starożytni Azteccy bogowie przekleili ich i zmienili w żywe trupy. No i w nocy zmieniali się właśnie w szkielety. A w dzień nie. I ukryli skarb na Isla de Muerta. Jack Sparrow kiedyś dawno temu z załogą Czarnej Perły, kiedy był kapitanem Czarnej Perły, chciał popłynąć na Isla de Muerta, ale Barbossa, pierwszy oficer, wzniecił bunt, wyrzucili Sparrowa z ekipy. No i generalnie sami położyli łapska na złocie i na tym przeklętym złocie. No i sami stali się przeklęci siłą rzeczy. A po lewej stronie takiego odciętego od tej grupy macie Billa Turnera, ojca Willa Turnera, który wysłał medalion do Anglii do swojego dziecka Willa. I tak Elizabeth weszła w posiadanie tej monety, która nie jest medalionem, tylko monetą, częścią skarbu. No i Barbossa po to potrzebuje Elizabeth, żeby zwrócić ostatnią brakującą monetę do skarbu i w ten sposób zdjąć klątwę. No właśnie tak wyglądają. Ta scena jest naprawdę makabryczna w filmie. W sensie to jest taki taniec śmierci, słuchajcie, średniowieczny, ale jest naprawdę dobra. Odblokowaliśmy pana Gipsa. Odblokowaliśmy Cottona, dobrze pamiętałem jego imię. Odblokowaliśmy Anne Marie. I odblokowaliśmy Martiego. Coraz więcej tych postaci mamy. Tych postaci jest chyba mniej więcej tyle, ile w Complete Saga było. Tak plus minus, musiałbym to policzyć. I słuchajcie, mamy jeszcze więcej kasy niż poprzednio. 127 tysięcy, to jest naprawdę, naprawdę, naprawdę nieźle. Słuchajcie, długi odcinek znowu wyszedł, nie mam pojęcia ile on trwał, jak zaraz się przekonam ile on trwał, to się pewnie za głowę złapię. O, zdobyliśmy 5 na 8 elementów z busoli, więc całkiem nieźle. Dwa mini zestawy, więc przynajmniej nie odchodzimy z pustymi rękami w tym temacie. No i kolejne 2 złote klocki. Myślę, że pod koniec gry będziemy ich mieli 40. Słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak było, to koniecznie wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. A ja widzę się z wami w odcinku 3, kiedy to będziemy kontynuować dalej Klątwę Czarnej Perły. No co ja wam więcej mogę powiedzieć. No, to by było na tyle. Trzymajcie się. I cześć.